Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście w dzisiejszym odcinku jak widać prasowanie. Dzisiaj prasowanie słomy, no i trochę sobie powiedzieć, że chyba walczą z kultywatorem, jak sobie myślę. Bo raczej nie będę świrował pawiana z siewami. Tak myślę, że odpuszczę sobie siebie. No i jedziemy z prasą. Oczywiście to jest mocna prasa, jakby ktoś pytał. Czy to widzieliście? Kupiłem sobie tą lepszą wersję, tą bardziej nierealną, a mogłem tą bardziej realną, to trochę wolniej bym jeździł, ale no dobra już, trudno. 5 belek zrobionych, więc jest dobrze. 5 razy 5 to jest 250 ton już słomy do przerobienia. Nie wiem, czy ja to będę zwoził, raczej nie. Raczej dzisiaj tego nie będę na odcinku zwoził, chociaż może, zależy ile tych belek będzie. Może i bym to zwiózł. I bym miał spokój już, by się obornik robił. Może to nie jest głupi pomysł. W beli 50 ton, no to elegancko. Tutaj są się wygrane, tutaj jest talerzówka. W sumie to kultywator, ale... Przejedź. A damy sobie tutaj. Czemu nie możesz? Czemu mnie tak przekręciło? Czemu mnie tak skręciło? Nie wiem. No co było? My się bardziej zastanawiam, czemu on nie chce jechać. Bo co, bo na asfalcie nie stoi? Do uja. A jak zrobię tak, to pojedziesz? Przejedź. Żeby ta opcja trochę lepiej działała, to też by było lepiej, nie? Przecież chłop stał przy asfalcie. Dosłownie 5 metrów od asfaltu. I on nie chciał ruszyć. Musi centralnie na asfalcie stać. To jest... Z środka pola to sobie jakoś ruszy, ale jak gdzieś koło asfaltu stoi, to ni cholery. Prasa fajna, bo wydajna. Można grzać. No i przede wszystkim oszczędność belek, tak? Bo zrobię sobie jedną belę i mam 50 ton. A nie, kurczę, 10 belek, tak? Po 5 ton. Nie wiem, że ktoś, kto gra realnie, to dla niego tam ta prasa nie będzie bardzo fajna. No ale ogólnie ta prasa ma wiele konfiguracji. Bo jest też wersja realna tego, że tam 125 mela chyba ma 9 ton? 9 albo 10 słomy. No tu wiecie, jak jest dobrze zbita słoma, to... To są trzy rozmiary, bo ja robię 180, czyli to największe. No i elegancko tego. I teraz jest problem. Ja bym musiał od brzegu jechać, czyli najlepiej od dołu. Przy okazji sobie pozbieram tej górki, bo też ta prasa ma podbierak trochę szerszy. Na 8 metrów chyba mam zrobione. 8 albo 7 metrów, coś takiego było. Nie chcę zbytnio po tych górkach jeździć, żeby nie skakać jak małpa. Może na jedną przyczepę to w sumie wejdzie. Bo na przyczepę wchodzi tam 28 bel chyba. Albo 30, coś koło tego. No, po śladach to można powiedzieć, że po prostu była taka wygięta tanie. Taki pokos był wygięty. Jakby ktoś się pytał. Oczywiście sobie muszę włączyć F10. Lokalizacja bel, bo będzie mi łatwiej po prostu to zbierać potem, nie? Potem będzie mi to łatwiej zbierać, jak będę miał lokalizację bel. Elegancko. Nie wiem, że przez to możecie mnie nie oglądać, no ale
Na pewno Kruk, bo Kruk nie lubi takich modów. No ale trudno. Zobaczymy. Jakby się wtedy. Seria zbliża się do końca. 50 wyświetleń jest już z gier Krux, więc elegancko. Niech się pnie w górę. Bo ja potem muszę iść. Nagrać jeszcze 15 szybko dzisiaj. By przed meczem ją jeszcze wrzucić. Ewentualnie po meczu, nie? 23 jeszcze ewentualnie mógłbym kupować bardziej wrzucić. Ale wyrenderowany i nagrany musi być. Bo jak tego nie będzie, to będzie koniec. Dobra, ten pokos. Czy mogłem ten kolejny w sumie wjechać? Ale co to za różnica? Różnicy, zero różnicy. No kurde, może być jednak w sumie ponad tabelkę. To przyczepa, nie? Kto tam jest obok? A, jeszcze obok koło. Waltra i John Deere. Dobra, jadę. Chciałem się zablokować, ale bo coś wyskoczyło przez sekundę, a już znikło na szczęście. A włączymy sobie koguty, no fajnie wyglądają koguty. Duże pole, no to i długo schodzi pracowanie. Już jadę 7 minut, a tu jeszcze połowy pola nie ma. Nie? Więc no widzicie, jak to schodzi czas. A ja tylko duże pola będę teraz robił na słomę. Bo chcę dużo obornika rozrzucać. No to ostatnie 3 sezony. No co ciekawe tego zostało, tak sobie myślę teraz. Zostało mi w sumie 2 pola do stworzenia, nie? No to 3 sezony. No bo teraz kupię sobie wszystko. No tak z 2 sezony chciałem robić normalnie i potem ten jeden ostateczny, czyli wszystko w soi, nie? I przez te 2 sezony jeszcze chciałbym się nacieszyć tym obornikiem. A że pola są wielkie, no to będzie gdzie wyrzucać ten obornik. No i muszę w końcu tego jak skończyć nagrywać, nie? No bo już jest 12 października, bo ten mod tutaj oszukuje. Nie wiem, zawsze miesiąc kantuje, nie wiem czemu tak jest. Po prostu ten mod października nie uznaje. A że za miesiąc, równy miesiąc, bo jeśli jest 12, no to za równy miesiąc wychodzi farming 25. Więc przydałoby się skończyć serię z klika, nie? Wszystkie oryginalne mapy powinny mieć pokończone już. Z fletem to wiadomo, flet nie musi być skończony, ale... Ale M-Click musi być zakończony. Nie ma co tamto. Ewentualnie będę po 2 odcinki w tygodniu dawał. Jak będą nagrane. Ale myślę, że miesiąc czasu powinno mi starczyć, żeby to nagrać wszystko. No ale zobaczymy, jak to będzie, nie? Tak naprawdę. No i teraz tutaj zostały siewy. Na kolejne siewy chyba zrobię sobie, znaczy no wiadomo, że na wrześniu, ale chyba w timelapse sobie walnę te siewy, no bo tam trochę tego siania jeszcze będzie, nie? Na wrześniu muszę zasiać. I w październiku zebrać soję. Jak soję też by się przydało zrobić. Albo soję z zimą połączę. O, to będzie kolejny odcinek jako timelapse. Będzie żniwa soi i będzie zima do tego doklejona. I tak trzeba będzie zrobić, no. I trzeba będzie zimę do tego dokleić. Bo na zimę też będzie trochę tego z sprzedaży. Znaczy głównie chleba, nie? Głównie chleba, bo w sumie na zimę to tylko na chleb czekam.
głównie sprzedaż chleba, no bo wiadomo. Albo w tym sezonie nie będę wałował. Nie mam te super wały, ale nie będę chyba wałował, nie chcę się. Jakieś tam wielkie różnice chyba nie powinno być. Niby 5%, ale na taki duży polach 5%. Aż takiej wielkiej różnicy w plonach to chyba nie będzie. Także soja na tym lapsie będzie zrobiona ze sprzedażą chleba. Więc spoko, spoko. Ja co to dzisiaj tu zablokowałam? Nie rozumiem cię. Ciekawe. A ten kawałek asfaltu co dostaje? Który jest de facto usunięty. Czemu on 3000 punktów mi załapał? Ja nie chciałem 3000. No i dobra. Elegancko idzie. Muszę zobaczyć jak tam siew. No, skończy do końca odcinka prawdopodobnie. Może tam zostało z tego co widzę 10, 8, 20, 20 minut na całe. No ale myślisz te jego nawroty, no to 20 minut powiedzmy. Dobra, ja już wiem, że na jedną przyczepę to ta słoma mi nie wejdzie. Można było się w sumie spodziewać, że nie wejdzie, ale... Wiadomo, jakbym jeździł tą moją małą prasą. Tam po 8 ton by było słomy, 8 czy tam 9 ton, coś takiego, no to 3 razy więcej tylko z tego było, nie? No ale tak to już jest. Wiadomo, jak jest, na początku serii zawsze fajnie, no bo szybko się robota robi, no się gra realnie w miarę. A potem pod koniec to wiadomo, jak już trzyma wszystko praktycznie, no to, no to już tak się już nie chce zbytnio. Dlatego muszę jak najszybciej tego trika zakończyć i tyle. I robić kolejne mapy. Bo mam bardzo dużo map jeszcze. Do 22, które chciałbym zagrać. Najlepiej serię z nich zrobić. No ale to wiadomo, to jest czas. Na wszystko jest potrzebny czas. I ogień i w prawo. I kolejny pokos. Dobrze, te pokosy się skracają, nie? Że są coraz krótsze, to już tak nie trzeba tyle jeździć. Ale... Wiadomo, i tak jest długo jeszcze i tak, nie? To jest chyba najdłuższy... Nie, to nie jest najdłuższy. To jest jeden z najdłuższych. Bo dłuższy był chyba... Nie, w sumie takie same są takie dobre sprawy. No tyle samo z tej, tyle samo z tej się skraca pole, więc... Więc ja teraz padłem najbardziej wysuniętym pokosem teraz tu do końca. No a potem już jak będę wracał, to już będę kupa bliżej. To nawet widać. No dobra, jest skok przez słomę. Słomy jest bardzo dużo, nie? Nacaplowane. Wiadomo. No niby ta prasa przyspieszona o 20 na godzinę, nie? Bo... Oryginalna prędkość to tam 20 jest chyba, albo 22, coś takiego.
a ta jedzie 45. Więc to 20, no 23 na godzinę więcej. Jeszcze raz taką prędkość jest powiększona, nie? No więc, no, dużo. Co napisałeś? No, Gary Krug z dzisiaj wjechał, więc zbiera sobie wyświetlenia. A z 13 ma 300 wyświetleń niż Gary Krug, który był w czwartek, a jest sobota. Niech 300 wyświetleń, no to wiem. Ale i tak najlepsze wyświetlenia zrobił Ław Wielmoże. Bo 700 zrobił. Przez 5 dni, ale. Mniej w sumie niż 5 dni, bo. Bo tam po 3 dniach już było 600. Wielmoże też dobra serka. Może przez to, że fajna miniaturka była. Na trzy kombajny było koszone, to robotka jakieś szła. Tutaj coś jest? Na górę? Jakiś chłop skoczył na serwę. Spoko, fajnie, fajnie. Ja sobie muszę do najty kiedyś zrobić. No i zobaczymy. Nie, no fajnie to idzie to pracowanie, ale 19 minut już odcinka, ja pierdzielę. Jakbym jechał 22 na godzinę, to bym miał połowę tego dopiero zrobione. No ale to nie ukrywałem się, to pole jest też wielkie, nie? Dobrze, te pokosy się teraz skracają. Siedem tysięcy na koncie. 8R za 10 minut tego skończy siać, więc pojedzie na kolejne siać w pole. Waltro niby za godzinę skończył uprawiać, ale to na spokojnie. Miniaturkę zrobiłem, zrobiłem przed odcinkiem. No teraz już kupa bliżej jest, nie? Do końca przejazdu. No już ile odchodzi, żeby tam jechać i tam na dół, to też jeszcze trochę odchodzi. Jeszcze tak z dwa pokosy. Trzy. Już trzy pokosy i to już będzie całkiem krótko. Co przejazd się skraca o tam 20 metrów. Gdzieś
około 10 metrów się skraca. No wiadomo, header 15 było, no ale... Ale wiadomo, że tyle to się nie skraca. Nie? Gdzieś około 10 metrów na ten. Po dwóch stronach się skraca, coś takiego. Nie wiem. Nie liczyłem tego nigdy. A... A na 25 jest chyba sieczka, z tego co pamiętam. Pamiętam, że kupowałem komendę, tam na sieczkę robił. Prawdopodobnie tak będzie. No teraz trzeba zrobić timelapse z ściebów. No i... W sumie tylko z ściebów będzie timelapse, no i potem... Kolejny będzie z żniw sojowych. No i sprzedaż chleba, nie? I na wiosnę chyba zobaczymy już na tych nowych polach. Jak będzie siane coś. Prawdopodobnie sorgo będzie siane. Zobaczymy jak to będzie. No ale coś takiego planuję. Jeszcze minuta została czasu i będzie ten. Będzie 16, czyli pieniążki wpadną. Tutaj była pszenica, to teraz by wypadało jakiś jęczmień zasiać, nie? Coś takiego by się przydało. Jakiś jęczmień by tutaj zasiać, żeby to w czerwcu kosił. Wiadomo, że z kombajnami jest tutaj zawsze największy problem. Co jest zablokowany Waltra? Nie, John Deere. John Deere się zablokował, bo się aż wyłączył. O! Jak ktoś to zrobił? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Pójdziesz? Tak, poszedł, dobra. Ale jak on się tu znalazł w ogóle? To mnie ciekawi, jak on się w ogóle w tym miejscu, na tym polu znalazł. Nie wiem, nie wiem naprawdę jak on to zrobił. Przecież ma kurs tutaj, a nie tam. Nie wiem, naprawdę. Dziwna sprawa, nie wiem jak on się tam znalazł. Ewaltra, jak tam idzie? A, te krótkie zrobiła, teraz po długości jeździ, dobra. A ja idę tu doprasować raz, dwa. 5 pokosów i tyle. Wsiadam. Przyczepę, no, na dwa kursy i tak, tak na dwa kursy, tak na dwa kursy. Na 261, a miałem 248, no to dostałem 12, 13 tysięcy. 14 chyba, bo miałem 247. No ale trzymam te pieniążki, no wiadomo, nie? Bo muszę. W sumie mógłbym kredyt trochę oddać. A oddam z 200 tysięcy. No, o kurde. 220 tylko zostało kredytu. No i będzie git. No i dobra, tutaj tego pola raczej nie będę robił, bo nie chcę cię. No, ostatnie dwa pokosy i łogi.
Te są naprawdę malutkie pokosy. Ale widać. Ile? 35 belek. No spoko byli. Dobra, rządy w sumie może tutaj na razie stać. Tak, no może stać na razie. Nie, zobaczymy, no prawdopodobnie pójdę do tej walki jeszcze na 5 minut, ale zobaczymy. Piszę jako kotkę, no ale wiadomo, że to Bela. Dobra, zrobię tak. Te dwie bele tutaj wezmę i będzie już. A zbieranie już pójdzie szybko, no bo to... Tu zaraz przejadę środkiem, no to praktycznie wszystkie belki będą pozbierane. Czy no wszystkie, no to prawie, że połowa belek będzie pozbierana. Cyk. 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 Kostka 11. 15 kostek, balek już. No, 28 chodzi. Mówiłem, że 20. Mówiłem 28 albo 30, no. Ale jednak 28 chodzi, bo 14 było w tego cyklu. No muszę po nim jechać, no bo bez sensu, żeby tak została sobie jedna kosteczka tu. Kosteczka, belka. Cyk, pyk, pyk. Dobra, mam 24, no to jadę to zabić, nie? Pewnie tak patrzę, bo tych to tylko 3 jeszcze by weszły. Jadę to zabić, bo zanim przyjadę, to co? Czyli 10 albo 11 zostało. 11, bo 35 pisało. No to 11 sztuk jeszcze zostało. Przejadę się raz, dwa i tyle. Zanim ja wrócę. Więc może praktycznie w sobie już nie pójdę do tej łatry, nie? No nie, bo jest 28 minuta, zanim to pozbieram, to będzie akurat 35 minut. Na sierpniu jeszcze trochę się mam, więc... Zostały mi raz, dwa, trzy pola jeszcze zostały do siebie. Rzepaku. John Deere za 5 minut skończy, więc... Lux. A tutaj zależy, no bo obornik rzucałem. Tutaj był obornik rzucałem w tych trzech polach, więc muszę to zależować. Żeby to zaliczyło jako dawkę nałożenia. No bo potem jak przejadę siemnikiem, to już będę miał na maksa nawiedzione, więc... Lux torpeda, jak to się mówi. No. Oj. No bo...
Dobra. Teraz trzeba zacząć się tej słomy będzie, bo będzie dość dużo. Raz. I dwa. Patrzcie, jak to zapierdziela. 200, 300, 400 ton już. 500, 600, 700, 800. 750 jest full. O pań, już tu jeszcze jest tych kost, jeszcze jest, a jest. Tych belek. O kurde. A szybko pobiera, bo jest... No, szybko pobiera. Tu gdzieś miałem taką belkę zaczętą. Tą chyba. 7800. 12500. Tu cały czas dopełnię sobie. Dobra, w sumie mógłbym to ulepszyć, ale no nie mam pieniędzy, bo oddałem. No zabiera powoli, zabiera. Myślałem, że to jednak wszystko weźmie, ale 24 razy 5 w sumie trochę jest. Ponad milion tam było zawiedzione. No to... No tam jakieś 350 ton leży jeszcze słom do wrzucenia, więc... Kiedy? Ale... Nie. Nie. Ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Ostatnia przyczepka. W sumie przewinę sobie do 17. Co mi trochę tej słomy by zeszło. Wiadomo, że tutaj pod escape'em to nic mi to nie zeszło, nie? No bo wiadomo, bo ten cały czas dosypuje się, ale zrobiło się przez tą godzinę 30 ton nabornika. Czyli cały rozrzutnik się w godzinę robi. Dobrze wiedzieć. Ja mam 35 obornika, rozrzutnik. No tak godzina, 15 gdzieś tak, coś takiego. I tak szybko. A jak to wygląda tutaj? 365 rzepaku. Ponad 500 jeszcze jęczmienia do przerabienia, nie? Więc ten młyn będzie praktycznie do drugich, do kolejnych, do czerwca praktycznie robił ten jęczmień. Bo w czerwcu będzie kolejna dostawa jęczmienia, więc młyn praktycznie nie stygnie. No i o to chodzi, żeby nie stygnął, musi robota iść do przodu. Mąka musi iść. Zobaczmy, jak tam idzie produkcja chleba. Mam tylko zapis. Dziesięć, 11, dobra, zgadza się. Skoro zabrałem 24, no, a było 35, no. No to wszystko pasuje. To tyle, nie chcemy z tego zbierania. Tylko jeszcze szybko John Deere'a przestawię na drugie pole obok, żeby siało mi od razu, żeby nie było żadnej sekundy przerwy. 19 sobie zapnę, żeby trochę szybciej jechać. A czy co? Co? No dawaj, bo trzeba zmienić się ten. Wóz przy samochodzie, bo ja się nie będę później zmieniał. Teraz trzeba zmienić, żeby to widzieć.
No i dobra, ogień. Zaraz końca odcinka, bo jest jeszcze 35 minut. Gdzie przyjechał, to dopiero 21 na swoje hałsu. No, czy to miałem kliknąć? Buraki jest zakończone. No i tak to jest. Muki 500 ton. Ale to nie wypałem. Ja bym nie wiedział, jak 11 belek, no to jeszcze jest. Pięćset pięćdziesiąt ton. Co znikło coś tu? Muszę zobaczyć, co się znikło tych belek. Coś tam znikło. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, podkreślić, papa.